W 1999 roku Casey Fenton, 21-letni amerykański programista, postanowił wyjechać na wakacje. Kupił ten bilet lotniczy z Bostonu na Islandię, jednak nie znalazł na wyspie miejsca, w którym mógłby się zatrzymać. Włamał się więc do bazy danych Uniwersytetu Islandii i wysłał maile do 1500 studentów z pytaniem, czy mógłby u kogoś przenocować. Otrzymał prawie 100 odpowiedzi. Wracając po świetnych wakacjach do domu, wpadł na pomysł stworzenia strony internetowej pod nazwą couchsurfing. Pomysł polegał na stworzeniu wokół niej grupy osób z całego świata, które mogłyby za darmo udostępniać sobie wzajemnie kanapy w salonie. W ten sposób wszyscy ci, którzy kochali podróże, ale nie stać ich było na hotele, mogli nocować u członków społeczności couchsurferów. Usługa była oczywiście wzajemna. Ci, którzy udostępniali kanapy, mogli liczyć na nocleg u innych. Opisany tu przykład odnosi się do zjawiska, które nazywane jest dziś w ekonomii ekonomią lub też gospodarką współdzielenia czyli sharing economy. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania dalej. W ekonomii klasycznej jednym z wiodących założeń jest, że każdy człowiek działa przede wszystkim z egoizmu i dla własnego interesu, jednak działania egoistycznych jednostek, które w gospodarce wzajemnie na siebie oddziałują, tworzą harmonię interesów całego społeczeństwa. Założenie to było jednak krytykowane przez tych badaczy, dla których człowiek z zasady jest skłonny do współpracy, do pomagania innym ludziom. Chce się dzielić swoimi zasobami i swoim czasem, nie oczekując w zamian zapłaty. Człowiek jest przecież istotą społeczną i działa dla dobra społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Okazuje się, że w internecie często bierze górę właśnie ta druga zasada współdziałania i współtworzenia i dzielenia się z innymi. Słynny hiszpański socjolog Manuel Castells twierdzi, że tego rodzaju zachowania mają swoje źródło w specyficznym charakterze Internetu. Powstał on w ramach kultury hakerskiej, która składała się z doświadczonych programistów i ekspertów w dziedzinie sieci komputerowych. Często byli oni pracownikami uczelni bądź też byli związani z prywatnymi firmami, ale angażowali się w projekty o charakterze niekomercyjnym. Byli wśród nich niezależni programiści. Pierwsze funkcjonalności globalnej sieci zostały stworzone przez pasjonatów, którzy wzajemnie się wspierali, rozpowszechniali w swoim środowisku wypracowane rozwiązania i dzielili się swoimi osiągnięciami. Dlatego właśnie najbardziej charakterystyczną cechą internetu stała się otwartość. Była to otwartość w dwóch obszarach architektury technicznej oraz organizacji społeczno-instytucjonalnej. I właśnie otwartość leży u podstaw ekonomii współdzielenia. Nazywa się ją również ekonomią współpracy, ekonomią peer-to-peer -peer lub ekonomią sieci. Jednym z pierwszych bardzo ciekawych projektów, który działał w ramach ekonomii peer to peer, był projekt Set at Home. Został on stworzony w 1999 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jednym z jego najgłośniejszych orędowników był amerykański astronom i popularyzator nauki Carl Sagan. Na podstawie jego powieści pod tytułem Kontakt powstał film z Jodie Foster w roli głównej. Ale wracając do samego projektu. Jego celem było wykrycie śladów pozaziemskiej cywilizacji na podstawie analizy sygnałów radioteleskopów. Astronomowie uzyskując z nich olbrzymie ilości danych, które wymagają poświęcenia wielu godzin pracy ludzi i komputerów, aby znaleźć w nich jakieś regularne sygnały. Dlatego naukowcy zwrócili się do internautów o pomoc. Wszyscy chętni mogli zainstalować na swoich komputerach specjalny program napisany do tego projektu. Program uruchamiał się wtedy, kiedy komputer działał, ale akurat nikt z niego intensywnie nie korzystał. Pobierał on dane z serwerów projektu i je analizował. Można więc powiedzieć, że internauci stworzyli dzięki sieci super wydajny komputer składający się z mocy obliczeń, Setek czy nawet tysięcy rozproszonych w internecie komputerów. W ten sposób, dzieląc się mocą obliczeniową swoich urządzeń, za darmo wykonywali ważną pracę analityczną. Jeden komputer potrzebowałby dwóch milionów lat, aby wykonać podobną pracę. W ramach działań o podobnym charakterze powstał system operacyjny Linux i inne aplikacje, np. Mozilla Firefox. Czy program graficzny GIMP? Całą ich listę można znaleźć na stronach organizacji Free Software Foundation oraz Salesforce. Wszystkie były rozwijane nie przez jakąś firmę, która zatrudnia programistów i jest właścicielem takiego produktu, ale właśnie przez społeczność programistów rozproszonych po całym świecie. W ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem tworzą coś, co jest później, najczęściej za darmo, wykorzystywane przez miliony użytkowników swoją wiedzą i pasją dzielą się również twórcy Wikipedii. W ramach wolnego czasu oraz z chęci tworzenia piszą oni często bardzo rozbudowane i obfite w informacje teksty. W ten sposób przyczyniają się do propagowania wiedzy i to zupełnie za darmo. Projekty, które zakładają dzielenie się i współpracę, mogły dzięki internetowi rozwinąć się na niespotykaną wcześniej skalę. Oprócz wspomnianego wcześniej we wstępie couchsurfingu, można jako przykład podać projekt BlaBlaCar. Polega on na tym, że osoby jadące gdzieś w trasę samochodem ogłaszają na platformie projektu, że mogą zabrać ze sobą kilka osób. Dzięki temu, przy okazji takiej podróży, w sposób bardziej ekonomiczny korzystają z samochodu. Oprócz tego mają towarzystwo oraz zarabiają niewielkie pieniądze na opłacenie paliwa. Z kolei pasażerowie podróżują tanio i przyjemnie. Dzisiaj z hasłem sharing economy najczęściej kojarzone są dwa projekty: Airbnb oraz Uber. Początkowo pomysł opierał się na wykorzystywaniu nieużywanych zasobów. W przypadku Airbnb był to wolny pokój w mieszkaniu wynajmowany za niewielką opłatę na krótki czas. Zaś w przypadku Ubera Miejsce w samochodzie, które kierowca oferował osobom bez auta jadącym w tym samym kierunku. Czasem jednak przekształciły się one w regularne modele biznesowe, których celem już nie było wykorzystywanie wolnych zasobów, a po prostu zarobek. Inicjatywy te zaczęły stanowić konkurencję dla istniejących na rynku rozwiązań w Postaci hoteli i pensjonatów oraz firm taksówkarskich stały się też źródłem konfliktów związanych z nieuczciwą konkurencją, regulacjami oraz spłaceniem podatków. Można więc powiedzieć, że ze społecznego zwyczaju dzielenia się i wspólnego tworzenia zjawisko to stało się regularną częścią ekonomii rynkowej. Nowy wymiar temu zjawisku nadał trend, który Jeremy Rifkin, amerykański pisarz, aktywista i doradca, określił jako wiek dostępu. Według Rifkina nadmierna konsumpcja doprowadziła do stanu, w którym ludzie, konsumenci, zaczęli przywiązywać coraz większą wagę nie do kupowania rzeczy i ich posiadania, ale raczej do dostępu do nich. Stało się to możliwe m.in. dzięki. Technologii i platformom cyfrowym, które często służą jako pośrednicy w tym nowym systemie. Przykładową inicjatywą, która działa w ramach tego modelu, są banki czasu, gdzie użytkownicy świadczą sobie różne usługi w ramach czasu, jakim dysponują oraz swoich umiejętności. W zamian za pilnowanie dzieci można uzyskać y, pomoc od hydraulika, ugotowanie obiadu lub zrobienie zakupów. Innym przykładem są fablaby. Miejsca, gdzie majsterkowicze projektanci mają do swojej dyspozycji narzędzia do majsterkowania, szycia, stolarki, a także do druku 3D. W dzieleniu się wiedzą służą platformy, które działają pod wspólną nazwą MOOC, Massive Open Online Courses, czyli otwarte kursy online dla masowego odbiorcy. Najbardziej znane to Khan Academy, edX czy Coursera. Można tam za darmo zapisać się na zajęcia uniwersyteckie prowadzone przez wykładowców z takich renomowanych uczelni jak amerykański Harvard czy francuska Sorbona. W miastach dużą popularnością cieszą się rowery miejskie i nogi. Prywatne firmy w porozumieniu z władzami miejskimi instalują parking dla tych środków transportu w różnych miejscach. Użytkownicy zaś dzięki aplikacji mogą z nich dowolnie korzystać za opłatą. Posiadanie samochodu na własność, podobnie jak roweru, nie jest już więc dzisiaj koniecznością. Zresztą przykłady można oczywiście mnożyć. Z ekonomicznego punktu widzenia tego rodzaju rozwiązania sprzyjają efektywniejszej alokacji zasobów. Samochód nie musi już stać na parkingu w czasie, gdy właściciel jest w pracy. Może przecież być wykorzystywany przez innych, a ciężarówki nie muszą już robić pustych przebiegów. Można je wykorzystać w lepszy, bardziej ekonomiczny sposób. Rozwiązania ekonomii współdzielenia i współpracy sprzyjają globalnemu rozwojowi oraz rozwojowi zrównoważonemu, w ramach których dba się o środowisko, o zmniejszenie zanieczyszczenia oraz ilości śmieci. Jest to jeden z tematów, który zagłościł na dobre nie tylko w dyskusjach między ekspertami oraz rządzącymi na światowym forum gospodarczym. Coraz częściej jest to już po prostu nasza codzienność.